20:33 na naszych zegarach. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, tak jak ja teraz. Rozsiądźcie się wygodnie i słuchajcie i łapcie wszystkie dźwięki i to, co do was mówimy z moim dzisiejszym gościem, bo to naprawdę jest cenne, tak mi się wydaje. Przy moim telefonie na łączach internetowych po raz drugi na antenie, z czego się bardzo cieszę. Katarzyna, Kasia, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Tobiasz, dobry wieczór Państwu. Witam cię, Kasiu, bardzo serdecznie. Powiem ci szczerze, że zanim się połączyliśmy, sprawdziłem, kiedy była nasza pierwsza rozmowa. I wyobraź sobie, że to było 3 lata temu. Bardzo dawno. Myślałam, że mniej czasu upłynęło. To było 3 lata temu i ja pamiętam, spotkaliśmy się jakoś świeżo po tym, jak zaczęłaś współpracę ze szkłem kontaktowym. Chyba. Jakoś tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak to wyglądało, że ta nasza rozmowa, którą bardzo dobrze wspominam, to no tak, musiało być jakoś już po tym, jak zaczęłam pracować w szkle, ale myślałam, że to jakoś mniej dawno temu, bo takie mam żywe wspomnienia, że aż trudno mi uwierzyć, że tyle czasu upłynęło. Ale dzisiaj szczególnie się cieszę, bo moi drodzy, my z Kasią po raz pierwszy się dzisiaj widzimy w ogóle za pomocą internetu, a wy możecie nas posłuchać. Kasia, zanim przejdziemy do bardzo szeroko pojętych spraw społecznych i tak dalej, do tego, co twoim zdaniem musi się zmienić, aby nastroje społeczne nasze były po prostu lepsze. Chciałem cię zapytać, jak, albo żebyś przypomniała może o tym, jak to się stało, że trafiłaś do mediów i w ogóle do szkła kontaktowego. Czy szkło kontaktowe to była twoja pierwsza styczność z mediami? Nie, to na pewno nie była moja pierwsza styczność z mediami, bo ja komentowaniem różnych rzeczy w mediach zajmuję się od wielu, wielu lat. Właściwie mogę powiedzieć, że od dziecka w jakimś sensie z mediami, a przede wszystkim z radiem, też z telewizją też byłam związana, bo prowadziłam pierwsze zarobione pieniądze w życiu, no to były w Polskim Radiu, kiedy miałam 11 lat, więc to już naprawdę dosyć no temu było. Natomiast do szkła trafiłam dzięki Grzegorzowi Narkowskiemu, który mnie tam zaprosił. No i jakoś tam zostałam, ponieważ bardzo mnie odpowiada formuła tego programu, w którym można mówić o rzeczach trudnych, w sposób trochę lżejszy niż w innych formatach, ale nie ma też obowiązku, żeby było zabawnie. To jest dla mnie bardzo ważne, że szkło pozwala mówić rzeczy i poważne, i rzeczy zabawne, i jakoś to wszystko ze sobą łączyć i odnosić się do tych wydarzeń, które nas jakoś martwią, ale też szukać takich wydarzeń, które nas śmieszą. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy i w Polsce, i w ogóle na świecie, no mieli jakieś takie okruchy radości chociaż w ramach takiego podstawowego balansu, który jest niezbędny dla higieny psychicznej.
A nie masz takiego wrażenia, że te okruchy radości jest coraz trudniej? Mam takie wrażenie od kilku lat, wiesz, kiedy patrzę na to wszystko, to myślę sobie, że kiedy rozmawialiśmy 3 lata temu, to nawet by nam do głowy nie przyszło, co się wydarzy w ciągu tych 3 lat. Nie przyszłoby nam, nie wymyślilibyśmy nawet my pandemii, nie wymyślilibyśmy lockdownów, nie wymyślilibyśmy takiej sytuacji totalnej opresji i zagrożenia, w której się znaleźliśmy. Akurat bardzo powszechne doświadczenie. No i pewnie nie wymyślilibyśmy, że w 2022 roku za naszą granicą się zaczęła potworna konwencjonalna wojna przeciwko Ukrainie, że tak jak wczoraj przewodowie pociski będą spadały na polską ziemię, no tego byśmy tobie nie wymyślili. Także faktem jest, że w tej całej coraz trudniej jest to jakieś takie momenty spokoju w sercu. Wiesz, Kasia, ja pamiętam, cały czas mam w głowie te słowa, bo mam książkę Tomka Jachimka, no i pogadali, w której to książce Tomek Jachimek przeprowadzał z większością z was rozmowy. Pamiętam, Wojtek Zimiński powiedział coś takiego w rozmowie z Tomkiem, że szkło kontaktowe jest po to, aby spuścić powietrze trochę z tego napompowanego balonika. Zgadzasz się z tym? Na pewno tak jest, że szkło kontaktowe jest jak taki trochę wentyl bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy wszystko jest bardzo napięte, kiedy jesteśmy w dużym stresie. Możemy wykorzystywać je, tak jak wiele osób pisze w komentarzach do naszych audycji, jako jakiś taki rodzaj miłej dobranocki. Nie dlatego, że ono działa jakoś super usypiająco, ale jest taką chwilą, w której można nabrać dystansu do tego całego tego nas świata. Do tego wszystkiego, co wzbudza w nas niepokój, strach, poczucie zagrożenia. Tak, naprawdę coś z tym jest, bo ja sam ci powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie wieczoru bez szkła kontaktowego. Nawet powiem ci szczerze, w taki wieczór jak dzisiaj, bo ja zawsze w czwartkowe wieczory i poniedziałkowe wieczory mam audycję do godziny 23. I mam taką możliwość, że mogę nagrać szkło kontaktowe i obejrzeć na przykład za godzinę. I tak zawsze obejrzę. To bardzo miłe dla nas, bo wiesz co, czasami mamy właśnie wrażenie ostatnio zwłaszcza, że to szukanie dystansu, o którym Wojtek mówi, to spuszczanie powietrza jest zadaniem wyjątkowo niewdzięcznym, bo nastroje społeczne nie są dobre. I to, co powiedzmy 3 lata temu właśnie byłoby bez żadnych wątpliwości uznawane za przejaw, wiesz, dobrego poczucia humoru, no teraz może być ryzykowne. Także też musimy się poruszać w jakiejś takiej coraz węższej przestrzeni lekkości, a o to jest chyba najtrudniej. Wiesz co, ja w ogóle ostatnio doszedłem do wniosku, zresztą ja w ogóle jestem bardzo wrażliwym człowiekiem i zawsze byłem, ale ostatnio jakoś kurczę, szczególnie się uwrażliwiłem, nie wiem,
Nawet jak kogoś widzę, z kimś się spotykam, nawet nie potrafię tego nazwać. Po prostu tak głęboko przeżywam każde spotkanie z człowiekiem i mam taką potrzebę jak nigdy spotykania się z ludźmi. I chciałem wrócić do tematu, bo wspomniałaś o tych lockdownach całych, nie? I wiesz, ja na przykład nie mam pretensji do rządu o to, że wprowadził takie, a nie inne obostrzenia. Tylko mam pretensje o to, że nikt podejmując takie, a nie inne decyzje, nie zastanowił się nad tym, jak to może wpływać na naszą psychikę. Bo na przykład tacy ludzie jak ja spotkania z ludźmi traktują jak tlen, jak powietrze. Ja wtedy po prostu czuję, że żyję. Powiem Ci, że to doświadczenie, myślę, że jeżeli chodzi o te decyzje o lockdownach, to na pewno one wynikały z troski i akurat one były konieczne. My potrzebowaliśmy tego czasu, zanim się zorientowaliśmy, czym ten COVID jest. Mam tutaj, że wiesz, bardzo dużo osób umarło. Choroba, o czym teraz już nie chcemy pamiętać, ale ona naprawdę zebrała śmiertelne żniwo i na całym świecie, ale w Polsce też, jeżeli chodzi o tę liczbę nadmiarowych zgonów, no to jesteśmy w takiej niechlubnej światowej czołówce. I to pozamykanie na pewno było niezwykle trudnym doświadczeniem, ale ja o to akurat nie mam pretensji, ponieważ myślę, że to było potrzebne. Myślę też, że w pewnym sensie dzięki temu udało się nam wypracować nowe sposoby kontaktowania się, to znaczy mamy, wiesz, mamy to, co na przykład teraz rozmawiamy sobie, w sposób, który 3 lata temu nie wpadliśmy, że możemy sobie porozmawiać, Tak. czyli czegoś się nauczyliśmy dzięki, wiesz, tej niefajnej pandemii i dzięki temu, że po prostu musieliśmy sobie właśnie poradzić z tą sytuacją, która dla wszystkich wydaje mi się, że była niezwykle trudna, jak to sytuacja odcięcia od takich normalnych społecznych i międzyludzkich kontaktów, kiedy byliśmy wyjęci z kontekstu i tak trochę nie czuliśmy, że żyjemy. Ja mam wrażenie, że to było, wiesz, tak odklejone od normalnego doświadczenia. Z drugiej strony, wiesz, cały czas się zastanawiam, na ile to nasze funkcjonowanie zyskało nowy wymiar. Właśnie zaczęliśmy funkcjonować w jakiejś takiej rzeczywistości, która jest hybrydowa, czyli z jednej strony wróciły spotkania bezpośrednie, bardzo fajnie. One są możliwe dzięki temu, że ludzkość wynalazła szczepionki, ale z drugiej strony właśnie nauczyliśmy się spotykać online i to też jest w porządku. To znaczy ja uważam, że każda metoda, dzięki której można nawiązać z innym człowiekiem kontakt, jest cenna, jest wartościowa i jest nam jakoś bardzo, bardzo potrzebna. Nie masz takiego wrażenia, że przez to wszystko bardziej doceniliśmy po prostu spotkania z drugim człowiekiem, że chociażby po to to było potrzebne? To nie wiem, czy to jest tak, że wiesz, mogę mówić o sobie, nie mogę mówić my, no bo ja się nie znam na my, ja się znam na ja, bo to jakby nie mogę ekstrapolować moich doświadczeń, doznań, przeżyć na wszystkich, ale myślę sobie, że na pewno jesteśmy w takim stanie, w którym mamy poczucie, że to, co uważaliśmy za zagwarantowane, za takie, wiesz, oczywiste i jasne, jak to, że się wychodzi z domu, jak to, że się można z kimś spotkać, przestaliśmy za takie uważać. To znaczy, pewne rzeczy, które były
100% normalne i nawet tak, tak normalne, że aż przeźroczyste, że aż ich nie zauważaliśmy. Tak. Nagliśmy, że bardzo dziwnie się żyje, kiedy one po prostu przestają się wydarzać. I myślę, że pod tym względem rzeczywiście ja bardziej doceniam to, że mogę, wiesz, spotykać się z innymi. No tak. Powiedz mi, bo ja często zadaję to pytanie dziennikarzom, którzy zajmują się polityką, komentatorom, i czasami sam się nad tym zastanawiam. Czy sama zmiana władzy wystarczy do tego, aby nastroje społeczne się poprawiły? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo za rok prawdopodobnie czekają nas wybory parlamentarne po dwóch kadencjach rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz tych stowarzyszonych partii, z których teraz już została właściwie tylko jedna, czyli Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Myślę, że bardzo te nastroje społeczne są w tej chwili nisko. Polacy są w czołówce narodów, które się obawiają o swoją przyszłość. Jeżeli chodzi o przewidywania aktualne dotyczące tego, jaka będzie inflacja na przykład i czy będziemy biedniejsi, to właśnie dzisiaj przeczytałam w jednej z gazet, już nie pamiętam w której, że jesteśmy największymi pesymistami, jednymi z największych pesymistów w Europie i w ogóle na świecie. No i to na pewno wynika z tego naszego ostatniego doświadczenia i z tego, co obserwujemy właśnie w działaniach polityków, w działaniach szefa banku centralnego. I sama zmiana władzy to jest jedna sprawa, ale wiesz, odwrócenie politycznych trendów, ekonomicznych trendów, gospodarczych trendów, przywrócenie porządku, chociażby takiego minimalnego, który umożliwiłby nam funkcjonowanie jako kraj praworządny, na przykład jako kraj, w którym rzeczywiście działa trójpodział władzy, kraj, który patrząc na tych unijnych kategoriach spełniałby kryteria kopenhaskie, czyli te kryteria, które każdy kraj Unii musi spełnić, żeby mógł dokonać akcesji, wejść do wspólnoty. Wśród nich jednym z najważniejszych jest właśnie przestrzeganie zasad liberalnej demokracji, w których należy niezależne sądownictwo między innymi, niezawisłe. Przywracanie tego będzie bardzo trudne. Będzie, wiesz tam, jeżeli sobie pomyślimy o tym jako jakiejś pajęczynie różnych zależności, to ona jest już w tej chwili bardzo, bardzo splątana, bo to nie będzie tak, że jakiś przyjdzie Aleksander Macedoński z mieczem i to wszystko przetnie, bo to by oznaczało kolejną zapaść instytucjonalną. To trzeba będzie bardzo cierpliwie, pracowicie rozplątywać, odzyskiwać, odbudowywać, odtwarzać. Też się trzeba będzie zastanowić nad tym, jak zabezpieczyć nasz system na przyszłość, to znaczy jak to zrobić, żeby demokracja była bardziej stabilna. Jakie bezpieczniki jeszcze na przykład należałoby wprowadzić? To jest pytanie do zajmujących się prawem. Jakie bezpieczniki należałoby wprowadzić, żeby do takich sytuacji, do jakich doszło w ciągu ostatnich 7 lat, już nigdy w Polsce dojść nie mogło, czyli do takich połamania podstawowych zasad zapisanych w Konstytucji. Wydaje mi się, że ta praca nad odbudowaniem jakiegoś takiego trendu wzrostowego, żeby byli coraz weselsi, a nie coraz smutniejsi, to będzie długotrwała praca. Tym bardziej, że okoliczności dookoła nie są dobre, wiesz, no bo żyjemy w strachu. Z jednej strony w strachu, który wzbudza w nas pandemia, która przecież cały czas nie została jeszcze odwołana. To nie jest tak, że jej już chociaż nie ma. Chociaż premier Morawiecki próbował odwoływać ją kilkukrotnie. Tak, próbował ją odwoływać, kiedy mu to było politycznie na rękę, ale tak naprawdę, wiesz, już osiągnął taki efekt, że nikt mu nie wierzy.
No oprócz tego, wiesz, no, taką sytuacją, która jest bardzo ciężka i która też będzie na pewno długotrwałym czynnikiem, wpływającym bardzo znacznie na obniżanie naszych społecznych nastrojów, jest kwestia wojny w Ukrainie. Także tutaj sama zmiana władzy to jest jedno, ale wiesz, będą też, są też inne elementy, które wpływają na to, że nie jesteśmy najweselsi. Ja myślę, że też ten podział społeczeństwa, który tworzy Jarosław Kaczyński i partia rządząca. Wiesz, ja czasami tak obserwując to wszystko, bo w ciągu tych 3 lat, od kiedy się spotkaliśmy, wydarzyło się tyle niesamowitych rzeczy, że można by było mnożyć to wszystko, bo i tak jak mówisz, pandemia i wojna, ale też strajk kobiet, protesty kobiet, ustawa Lex TVN, ogólnopolski protest w obronie wolnych mediów. No tych rzeczy było masakrycznie dużo. Było dużo i one, tu się z Tobą zgadzam, i one tak wypierały, jedne wypierały drugie, to znaczy nierozwiązane sprawy były po prostu zastępowane przez inne sprawy na pierwszych stronach gazet, ale to nie znaczy, że tamte się udało jakoś wyjaśnić, rozwiązać, uspokoić, tylko po prostu, wiesz, coś innego wychodziło na prowadzenie w tych rankingach popularności. No i to też jest niezwykle niepokojące, bo być może to jest, znaczy na pewno to jest taka sytuacja, w której przez te lata narosły takie kolejne warstwy zaniedbań, kolejne warstwy naruszeń prawa, kolejne warstwy konfliktu, który masz rację, też jest konfliktem wewnętrznym, podsycanym przez polityków, którym zależy na tym, żebyśmy ze sobą za dużo nie rozmawiali, my obywatelki i obywatele. Bo jak ze sobą porozmawiamy, na przykład możemy sobie opowiedzieć o swoich problemach nawzajem, możemy zacząć się wspierać, możemy zacząć działać solidarnie, a to nie byłoby władzy na rękę, bo władza bardziej chciałaby, żebyśmy byli po prostu podporządkowani. Tak. Tak. A czy odkąd interesujesz się polityką, czy możesz powiedzieć o tym, że Polska była zawsze tak bardzo podzielonym krajem, czy teraz mamy do czynienia z jakąś kulminacją tego? Wiesz co, no to jest tak, że w ogóle te tendencje takie do tych podziałów, do polaryzacji są dosyć powszechną sprawą, nie tylko polska specyfika. Bo polaryzacji, jak zbadano, sprzyja internet, w tym sensie, że posługujemy się coraz bardziej skrótowymi komunikatami, że coraz trudniej nam jest wyjść z tych naszych internetowych baniek, że bardzo często decyzje podejmują o naszych wyborach, podejmują tak naprawdę algorytmy, które bazują na popularności, na kliknięciach, czyli popularność generuje popularność. I takie zjawiska, które są bardziej niszowe, mniej oczywiste, mniej wyraziste, po prostu się do debaty publicznej nie przebijają. I to oczywiście sprzyja takiej radykalizacji poglądów. Zobacz, jeżeli napiszesz coś mocnego w internecie, to będzie o wiele bardziej czytane, niż jakbyś napisał, wydaje mi się, że chyba, może, oczywiście na 100% i tak dalej. W internecie wszystko wiedzą na 100%. Zobacz, po tym, co się stało w Przewodowie, nagle nastąpił wysyp internetowych generałów. Wszyscy są generałami, wszyscy się znają na armii, wszyscy wiedzą, co tam się stało, wiesz, nie muszą nikogo słuchać. Tak samo było z pandemią, wszyscy wszystko wiedzieli. I
coraz trudniej jest rozmawiać. I ta polska sytuacja być może jest specyficzna, chociaż też to się dzieje w innych krajach, ale u nas na pewno te polaryzacyjne tendencje są wykorzystywane przez polityków, dla których no to jest dobry grunt do budowania swojej odrębności, no i swoich politycznych wyników. Także w polityce polaryzacja jest opłacalna jako strategia, czego dowodzą, wiesz, wydarzenia nie tylko w Polsce, ale też to, co się dzieje, nie wiem, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii itd., itd. Ja zauważam na przykład coś takiego, Kasia, że nam jest coraz trudniej nawzajem siebie słuchać. No jest nam trudniej, bo przy takim, wiesz, no my po prostu mamy w coraz większym stopniu, jeżeli funkcjonujemy w obrębie tych baniek, to one działają na zasadzie takiego efektu potwierdzenia, że ja automatycznie, to jest taki mechanizm psychologiczny, dosyć dawno temu odkryty, ja automatycznie bardziej wierzę osobom, które się ze mną zgadzają, z którymi ja się zgadzam, tak? Ja uważam, że ktoś ma takie poglądy jak ja, to one są słuszne. A przecież to nie o to chodzi, że mamy się ze wszystkim zgadzać, prawda? Tylko że my już nie potrafimy dyskutować. Tak, tylko bo po co ja mam słuchajmy siebie nawzajem. No tak, ale po co ja cię mam słuchać, po co ja mam z tobą dyskutować, skoro ja mogę znaleźć sobie w internecie milion ludzi, którzy będą uważali dokładnie to, co ja. Że połowa z nich to będą trolle, to już jest inna sprawa. Ja zauważyłem, wiesz, taką sytuację w relacjach międzyludzkich. Dlatego, że ja też zwracam na to uwagę, bo to też jest bardzo ważny czynnik mojego życia. Najważniejszy. I wiesz, co tak naprawdę moim zdaniem przeszkadza w relacjach międzyludzkich, to, że na przykład druga strona, pomimo tego, że ja jej specjalnie nie atakuję, tylko opowiadam świat swoimi oczami, nie? I najgorsza w takiej sytuacji jest właśnie taka obrona swojego ego. Obrona swojego zdania, obrona swojego myślenia. Nie wiadomo po co i dlaczego. Że to nas tak naprawdę różni w momencie, kiedy ktoś próbuje bronić własnego ego. No tak, no bo to uniemożliwia, wiesz, jakąkolwiek interakcję. Jeżeli człowiek nie jest w stanie wyjść z tej swojej strefy, w której mieści się nie tyle jakieś myślenie, które mogłoby być podatne na strefy komfortu, nie? Jak to się ma? Tylko wiesz, tylko po prostu człowiek tkwi w czymś, co jest w sumie czystymi emocjami, co jest oparte wyłącznie na jakimś takim skupieniu się na sobie, no to nie ma rozmowy, bo wiesz, całe myślenie o interakcji polega na tym, że ja nie mogę siebie zobaczyć inaczej niż w oczach innego człowieka. To znaczy, wiesz, ja nie mogę sama o sobie myśleć wyłącznie, tylko właśnie dopiero w kontakcie z inną osobą. No właśnie. Możesz świadoma być lustrem, druga osoba może być lustrem, nie? Lustrem, ale też właśnie taką osobą, która ci daje bardzo ważną informację zwrotną o tym, kim jesteś, bo lustro ma to do siebie, że nie wchodzi z nami za bardzo w interakcję, ona po prostu odbija. Natomiast
inny człowiek, z którym rozmawiamy i go słuchamy i słyszymy to, co jest do nas mówione, to jest wartość po prostu niewiarygodnie duża, no bo nagle się okazuje, że ktoś widzi świat z nieco innej perspektywy, że możemy te perspektywy porównać, że możemy się zastanowić nad tym, dlaczego ta osoba widzi to wszystko tak, a nie inaczej. Wiesz, to poszerza nasze horyzonty, to w ogóle tak. Odświeża nasze własne myślenie, no bo jak człowiek tak się kisi tylko w swoim sosie i tylko siedzi i powtarza sobie, mieli sobie w głowie, wiesz, te same pomysły, to trudno tutaj mówić o jakimś rozwoju personalnym, o tym, że my się czegoś nowego dowiadujemy. No bo my niczego nowego nie dowiadujemy, tylko cały czas powtarzamy to, co już gdzieś tam wcześniej wiedzieliśmy. Mhm. I zupełnie, wiesz, zgadzam się z tym, co mówisz i powiem ci, że każda rozmowa, którą mam przyjemność tutaj przeprowadzić na tej antenie, ja być może bardzo często nie mam tego świadomości tak do końca, ale po takiej rozmowie uświadamiam sobie, że kolejne klapki w mojej głowie, kolejne, że coś się poszerza. No tak, tylko widzisz, to cały sukces takich rozmów polega na słuchaniu rozmówców. I jak chcesz to zrobić, to to już jest moim zdaniem połowa sukcesu, tylko że większość ludzi nie chce tego zrobić. Znaczy po prostu jest im dobrze tam, gdzie są i w sumie wcale nie chcą niczego więcej się o tym, co dookoła dowiadywać, bo wiesz, problem polega na tym, że jak poszerzasz swoje horyzonty, to się może czasami okazywać nieprzyjemne. To wcale nie zawsze jest fajne. Tak. Bo nagle na przykład coś słyszysz i się okazuje, że myślałeś źle, że nie miałeś racji, tak. Że ten pomysł, który miałeś, to wcale nie był taki super. Wiesz, no jest mnóstwo takich momentów, kiedy się zderzamy. No tak. I one są też cenne. Dlatego potrzebujemy. Potrzebujemy właśnie jakiejś, wiesz, reakcji. Znaczy, jak ci coś przychodzi do głowy, to przecież od razu chcesz to z kimś przegadać. Tak. Wiesz co, to najbardziej wychodzi z takich sytuacji, jak jeżeli pozwolisz, Kasia, to przytoczę taki przykład, bo miałem kilka takich przykładów, które pokazały mi, kiedy pojawia się ta ludzka granica tolerancji, albo takiej akceptacji człowieka. I wiesz, pamiętam, kiedy do rozmowy do radia zaprosiłem redaktora Krzysztofa Zięca. I wiesz doskonale, jak ja podchodzę do tych rozmów, że nie bawię się w politykę, że ja bardziej się skupiam na tym, że chcę po prostu poznać i porozmawiać z człowiekiem. Nie interesują mnie w tym momencie, kto ma jakie poglądy polityczne. I kiedy opublikowałem na Facebooku informację, że Krzysztof Ziemiec będzie moim gościem, może nawet nie w tym momencie, kiedy opublikowałem informację, ale kiedy opublikowałem zdjęcie z nim, jakie zrobiliśmy sobie tuż po rozmowie, to czytam na przykład takie coś, że z niektórymi ludźmi się nie rozmawia.
Wiesz co, powiem Ci, że bardzo mi przykro, że Ciebie takie coś spotkało, bo ja myślę, że warto rozmawiać, wiesz, z najróżniejszymi ludźmi właśnie po to, żeby poznawać inne perspektywy. Ale nie robić tego po to, żeby... Wiesz, co jest najlepsze, że ci ludzie, którzy to piszą, nawet nie zadadzą sobie trudu do tego, aby tej rozmowy posłuchać. Jak ona wyglądała. Tylko już z góry jest to cena po prostu, nie? No ale właśnie o to chodzi, że przeważnie takie najbardziej radykalne oceny formułują osoby, które nie mają pojęcia i w ogóle wcale nie słuchały i co więcej wcale nie były takim słuchaniem zainteresowane. To najczęściej tak jest, że jak ktoś posłucha, jak już ktoś się zdobędzie na ten wysiłek, to, no to ma jakieś głębsze reakcje, a nie tylko takie, wiesz, jednoznaczne, prostackie, dosyć potępienie. Jasne, są ludzie, których nie lubimy. Ja też bardzo wielu osób nie lubię. Bardzo wiele osób mnie wkurza, z bardzo wieloma osobami się nie zgadzam, ale to nie znaczy, że przekreślam zupełnie możliwość rozmowy, bo zawsze istnieje dla mnie jakaś taka najbardziej cenna możliwość, że nagle się okaże, że jednak właśnie na przykład ta osoba albo nam coś takiego, mi coś takiego powie, co będzie dla mnie cenne, albo też usłyszy ode mnie i naprawdę wysłucha jakichś moich, wiesz, pomysłów i być może coś zmieni w swoim myśleniu. Tak. Tak. Tak, właśnie zauważyłem, że w ogóle w społeczeństwie jest coraz bardziej trudno, bo ja cały czas mówię o takim zjawisku, że jednak jest coś takiego jak działanie ponadpolityczne. Tak jak ja prowadzę rozmowy ponadpolityczne. Zauważyłem, że coraz trudniej jest to przyswajalne w społeczeństwie, że już coraz mniej jest w ogóle coś takiego jak ponadpolityczne działanie. To wynika z tego, że wszystko jest tak naprawdę polityczne współcześnie, że żyjemy w świecie, który miał być już, jak zapowiadali różni analitycy, postpolityczny, ale wręcz odwrotnie, stał się mega, hiper, super, nadpolityczny i po prostu się poza to jakoś nie daje wychodzić. To jest niezwykle trudne, bo też są osoby, które są w stanie wszystko, każdą rozmowę, każdy temat, jaki by on nie był, do polityki właśnie sprowadzić. Że ty mówisz o pogodzie, albo o jakichś rzeczach bardzo, wiesz, nie wiem, o jedzeniu, tak. I nagle się okazuje, że to też są kwestie bardzo, bardzo głęboko zaangażowane politycznie. A wracając do tematu protestów w obronie TVN-u, czy nie masz takiego wrażenia, że to, co się zadziało wokół TVN-u, te protesty i tak dalej, to nie tylko był protest w obronie TVN-u, że to nie chodziło stricte tylko i wyłącznie o TVN, tylko to chodziło o to, czy my będziemy mieli możliwość wyboru. Na pewno tak. Ja myślę, że tutaj ta kwestia wolnego wyboru i możliwości decydowania o tym, czego się ogląda i czego słucha, była bardzo ważnym elementem napędzającym te protesty.
Bo wiesz, no bo jak sobie pomyślisz o sytuacji, w której rzeczywiście media miałyby być jakoś odgórnie regulowane i ktoś, jakiś polityk miałby decydować o tym, co się w nich znajdzie, a co się w nich znaleźć nie może, no to jest jakby w ogóle niewyobrażalne wiesz, w XXI wieku. Dla mnie ta inna rzecz jest ciekawa, że zobacz, to jest takie myślenie w ogóle jakby sprzed internetu, że wydaje się, że się zamknie jakąś stację telewizyjną, informacja się nie rozchodzi. Przecież wiesz, w krajach, gdzie reżimy o wiele bardziej autorytarne rządzą, też jest jakiś obieg informacji. I my to zawdzięczamy w ogromnej mierze właśnie tym nowym mediom, z których możemy korzystać i temu, że wiesz, że po prostu jest zawsze, jeżeli się człowiek chociaż trochę wysili, jakaś szansa weryfikowania tych informacji, które do nas docierają. A chciałbym jeszcze, Kasiu, porozmawiać z Tobą o radiu, bo też współprowadzisz wspólnie z Grzeszkiem Markowskim poranki w Radiu Nowy Świat. Powiedz mi, jak się czujesz w radiu? Ja bardzo lubię radio. Wiesz, radio jest dla mnie jakimś takim taką naturalną przestrzenią funkcjonowania. Tak jak Ci mówiłam, ja z radiem jestem związana przez całe życie właściwie, bo od wczesnego bardzo dzieciństwa. I jakby, nie wiem, ja w radiu nigdy nie mam żadnego, nie czuję stresu, nie czuję jakiegoś napięcia. Wręcz odwrotnie, się po prostu bardzo dobrze czuję tak psychicznie w tej przestrzeni radiowej. To jest naprawdę taka praca, którą bardzo kocham i jak wstaję rano, wiesz, ja prowadzę poranki sama we wtorki, a z Grześkiem wspólnie w czwartki razem. Aha. Jak wstaję rano dwa razy w tygodniu o czwartej, żeby zdążyć na 5:30 do radia, to wiesz, że mi się chce cały czas wstawać, może to już 2,5 roku minęło, od kiedy się tym zajmuję. Oczywiście czasami jestem bardzo zmęczona i czasami miałabym ochotę pospać dłużej, nie wstawać w środku nocy. Zapewniam Cię Tobi, że w listopadzie 4 rano to jest środek nocy. Kochana, kochana, ja wstawałem, kiedy chodziłem do szkoły z internatem, chodziłem do takiego specjalnego ośrodka dla niepełnosprawnych. I tam wstawałem codziennie, budziłem się przed 6 rano. No to możesz to sobie wyobrazić. Co to znaczy. Dokładnie, jak to jest, kiedy wstajesz i po prostu za oknem jest totalnie ciemno i no i ty musisz wychodzić i pada deszcz, jest zimno i w ogóle myślisz sobie, że sam byś się chciał przytulić, bo jest ciężko, ale jednocześnie wiesz, no chcesz iść do radia, chcesz iść do tych osób, które cię będą słuchać, chcesz tej energii, którą to doświadczenie daje, potrzebujesz tego. Zresztą wiesz, no na pewno nie muszę tobie akurat tłumaczyć, o co tutaj chodzi i dlaczego to jest, tak. To jest taka praca, która no naprawdę jest magiczna, w tym sensie, że jak robisz radio, to nagle siedzisz sobie sam w jakimś pokoiku, w jakimś studiu, mówisz do jakiegoś mikrofonu i nagle odkrywasz, że ludzie cię słuchają, ktoś do ciebie dzwoni, ktoś do ciebie pisze, masz jakieś reakcje na to, co robisz i nagle czujesz, że, no, że nie jesteś sam na świecie, że wiesz, że jest bardzo dużo ludzi dookoła, fajnych ludzi. A czy ty jako prowadząca program, czy Grzesiek, macie jakikolwiek wpływ na to, jak ten program będzie wyglądał? No mamy 100% wpływ na to, jak ten program będzie wyglądał. To akurat, wiesz, nie chciałabym pracować w jakimś radiu, które jest bardzo mocno komercyjne. Radio Nowy Świat jest radiem, które
W ogóle nie ma żadnych reklam, jest radiem, które utrzymuje się w 100% No wkład właśnie. patronów i w związku z tym nie mamy żadnych takich komercyjnych zobowiązań, że coś musimy czegoś dotrzymać. I to, jaki będzie kształt tych 4 godzin, zależy wyłącznie od nas. To jest absolutnie nasza własna decyzja. Inaczej bym nie chciała. Ale jak to wygląda właśnie? Przychodzisz o 5:30 do radia? Czy macie jakiegoś wydawcę, który was informuje, co będzie dzisiaj? Wiesz co, mamy fantastycznego wydawcę, Jakuba Jędrasa, który wydaje wszystkie poranki w Radiu Nowy Świat. Kuba w ogóle nie śpi, już to rzucił 2 lata temu. Kuba, wiesz, my decydujemy wspólnie, jakich gości chcemy zaprosić. Mamy pewien układ audycji, który się nie zmienia, czyli zawsze jest spotkanie z naszym politycznym reporterem radiowym Klaudiuszem Slezakiem o godzinie 7:30 rano. Mamy znakomite reporterki i reporterów w naszym radiu, którzy przygotowują dla nas różne takie krótkie raporty dźwiękowe. Dzisiaj było na przykład o tym, dlaczego warto studiować fizykę. To tak, było słyszałem to. Do dyskusji. I był też super materiał, którego pewnie nie słyszałeś, bo było 6:30 rano poczekaj, co to było? A już wiem, to było o tym, na ile algorytmy podejmują za nas decyzje, takie różne, nawet bardzo ważne. Więc było o kodach i algorytmach, też to było punktem wyjścia dla dyskusji dużej. Więc mamy takie materiały, które z Kubą się umawiamy, o czym będą. Mamy rozmówczynię i rozmówców, bo zazwyczaj po godzinie 8 rano łączymy się z jakąś osobą w sprawach politycznych. Czyli rozmawiamy tutaj z komentatorkami i komentatorami, którzy na bieżąco odnoszą się do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie, ale po godzinie 9:30 mamy zawsze drugą rozmowę z osobami, które tutaj już nie rozmawiamy o polityce, tylko rozmawiamy tak naprawdę o najróżniejszych rzeczach, bo te rozmowy po 9:30 są bardzo dla mnie wyjątkowe. Dzisiaj na przykład była u nas pani, która jest psychoterapeutką i opowiadała o najnowszych regulacjach dotyczących zawodu psychoterapeuty w Polsce i o tym, dlaczego środowisko jest przeciwne tym rozwiązaniom, które rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wprowadzać. To było super ciekawe i to jest taki temat, który mało jest w mediach poruszany, a jest niezwykle ważny, bo wiesz, zdrowie psychiczne jest taką sprawą, która jest aktualnie w wielkim kryzysie. Ale na przykład, wiesz, rozmawiamy bardzo często o różnych książkach, które niedawno wyszły. We wtorek rozmawiałam z kuratorem wielkiej wystawy, która się jutro otworzy w Muzeum Sztuki w Łodzi i będzie wystawą o sztuce polskiej lat 90., tych lat tuż po transformacji ustrojowej. Wiesz, w tych rozmowach po 9:30 kilka rzeczy się udało zrobić takich super ekstra. Na przykład kiedyś rozmawiałam z Natalią Zając, która prowadzi taki azyl dla bezdomnych zwierząt pod Łodzią. I wyobraź sobie, to była taka rozmowa interwencyjna, bo się okazało, że ktoś podpalił im ten azyl, wiesz, i spłonął cały dach. I zwierzęta zostały bez dach nad głową. I my mamy takie wspaniałe patronki i takich cudownych patronów, że w ciągu naprawdę mniej niż godziny udało się zebrać pieniądze na naprawę tego dachu i to schronisko zostało, wiesz, uratowane. A tam naprawdę robią fantastyczną pracę dla dobra zwierząt. I wiesz, i to są jakby to, co będzie w takim 4-godzinnym magazynie, no to jest oczywiście praca wielu osób, no bo mamy realizatora, mamy wydawcę, ale to jest oczywiście, wiesz, bo nasza wspólna decyzja, to znaczy to nie jest tak, że na tej antenie ktoś nam coś wciska, co tam być musi, tylko sami sobie to, czym się chcemy zająć, wybieramy i sami sobie planujemy, z kim i o czym będziemy rozmawiać. Ja w ogóle bardzo się cieszę, Kasia, bo sama też to wspomniałaś, że coraz częściej w mediach rozmawia się
o sprawach psychicznych. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej mówi się o ludzkiej wrażliwości w ogóle. Bo miałem takie wrażenie, że przez lata ten temat był spychany na drugi plan. Był wyśmiewany, wrażliwość ludzka była wyśmiewana. A dzisiaj się okazuje, że to jest to, co nas tak naprawdę trzyma przy życiu. Nie masz takiego wrażenia? Wiesz co, ja myślę, że tu jest kilka spraw, to znaczy my mamy w tej chwili do czynienia w Polsce z potwornym kryzysem zdrowia psychicznego. To Tak. znaczy jesteśmy w sytuacji naprawdę mega trudnej, bo możemy mówić o pladze samobójstw, zwłaszcza wśród ludzi młodych i bardzo młodych. Psychiatria dziecięca jest w zapaści. Wychodzenie, wiesz, z problemów psychicznych to jest bardzo długi proces niejednokrotnie, wymagający bardzo specjalistycznej opieki, która będzie sprawowana przez odpowiednio wyszkolonych ludzi. I wiesz, mamy w tej chwili taką infrastrukturę psychoterapeutyczną, która wskutek tych nowych regulacji ministerialnych właściwie bardzo łatwo może zostać zniszczona. Wiesz, wystarczy, że oni wykonają tam kilka ruchów. No i to na przykład mnie przeraża, że wiesz, w momencie, kiedy jest z tym naszym zdrowiem psychicznym źle, zamiast zastanowić się nad reformą, która jest potrzebna i mogłaby wpłynąć jakoś pozytywnie na to, co się dzieje, to zamiast tego idzie się w stronę właśnie destrukcji, niszczenia, no, tego wszystkiego, co naprawdę jest najgorszym możliwym pomysłem. A zdrowie psychiczne, wrażliwość, no to są kwestie absolutnie podstawowe, tylko wiesz, jeżeli sytuacja jest trudna dookoła, jeżeli czujemy się zagrożeni, no to wrażliwość jest jedną z pierwszych ofiar poczucia zagrożenia, bo wrażliwym osobom jest po prostu trudniej, więc się Tak. stajemy mniej wrażliwi, żeby przetrwać. Ale z jednej strony tak na dłuższą metę wydaje mi się, że się nie da W sensie pozbyć się wrażliwości? być mniej wrażliwym. Wiesz co, ja myślę, że no gdzieś tam w jakimś sensie pewnie trochę się da, ale pytanie o konsekwencje dla osoby, która sobie, wiesz, blokuje pewne odczucia i która sama przed sobą udaje, że pewne rzeczy się nie dzieją, No, no te konsekwencje to będą jest bardzo niedobre, najgorsze. prawda? I nawet jeżeli to się da zrobić, no to pytanie brzmi, jakim kosztem to będzie zrobione i co z tego tak naprawdę wyniknie. A powiedz mi, Kasia, tak tytułem końca, bo wiem, że zdarza się tak, że bywasz tak, że prowadzącą szkło kontaktowe, niekoniecznie jako komentatorka, ale też jako prowadząca. I powiedz mi, czy wolisz być po stronie prowadzącej, czy po stronie komentatorki? To ja powiem Ci szczerze, że ja tak lubię ten program, że w zasadzie jest mi wszystko jedno, bo z której strony by się nie rozmawiało, to są tak fajne rozmowy, że oczywiście jak je prowadzę, no to mam większy wpływ na to, na co zwrócę uwagę w programie, ale ja lubię i tak, to znaczy obie te funkcje są dla mnie fajne. A kiedy jesteś prowadzącą, to na przykład ile wcześniej jesteś w studiu TVN24, żeby przygotować program? W studiu to jestem tak samo, ale wcześniej muszę przyjechać do stacji, muszę się udać do miejsca, w którym siedzą nasi znakomici wydawcy i producenci,
No i tam sobie obejrzeć wszystkie materiały, które oni przygotowują, wybrać z nich te, które są dla mnie najciekawsze. No i to zajmuje około godziny mi, a czasem nawet więcej, wiesz, to też zależy od tego, jaki dzień akurat jest, bo wiesz, polityka jest kapryśna i my to bardzo dobrze wiemy w TVN24, że wiesz, czasami są takie dni, kiedy po prostu nie wiesz, w co ręce włożyć, bo jest wszystkiego strasznie dużo, ale są też takie dni, kiedy właściwie, no, sezon ogórkowy, bardzo mało się dzieje i z kolei trzeba się zastanowić i nagimnastykować, jak spełnić ten program, a program przecież musi zawsze być. Więc zarówno klęska niedoboru, jak i klęska urodzaju to są problemy. No ale wiesz, komentujemy rzeczywistość, a rzeczywistość jest trudna do przewidzenia. Tak. Kasia, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie. Tak się cieszę, że mogliśmy się w końcu zobaczyć, bo znaliśmy się tylko z głosu telefonicznego, a dzisiaj po raz pierwszy się zobaczyliśmy. Bardzo się cieszę. Ja Ci bardzo dziękuję Tobie, dziękuję mamie Wioli, że mogliśmy tutaj... Na zdrowie! Dzięki wielkie. Trzymajcie się mocno i przede wszystkim się nie martwcie, bo z dobrych źródeł wiem, że raczej będzie dobrze. Póki jesteśmy, będzie dobrze. Póki no jesteśmy, jasne. Będzie to dobrze. Tak. Kasia, ja mam do Ciebie taką prośbę, jako że ja mam taki zwyczaj, że zawsze robimy sobie zdjęcie z takich spotkań. Ja wrzucam je na media społecznościowe. Możemy sobie takie zdjęcie zrobić? Jasne. Ale to już poza anteną, dobrze? Dobrze, pewnie. Naszym gościem była Katarzyna Kasia. Jestem bardzo ciekawy, czy podobnie jak ja odetchnęliście głęboko i poczuliście się dobrze. Mam nadzieję, że tak. Zostawiam Dziękuję Was. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do następnego razu. Do następnego razu. A ja zostawiam Was z przepiękną muzyką i z przepięknym głosem Jerzego Połąskiego.